dobry, jestem Inna. Witam serdecznie, Renata. No dzisiaj spotykamy się z Wami, żeby omówić nowości od firmy Lotus, które przyszły do nas niedawno. Tak na marginesie to Wam podpowiem, że w momencie, kiedy kręcimy ten film, tego jeszcze nie ma na stanie. Spod lady, jak mówi Mariola. No i chcemy opowiedzieć o tych łuczkach, co czujemy, co widzimy. Dla mnie to wszystko jest luksusowy skład. Tak. Bo tutaj jaki, kaszmiry i takie różne włókna, które warto mieć. Tak, powiemy Wam o naszych wrażeniach i odczuciach dotykowych, jakie mamy w stosunku do tych włóczek. No tak. Tutaj je mam, zaraz pokażę Wam. Włóczka się nazywa Tibetan Yak 100%. Takie przedstawiciele, kilka przedstawicieli mam tej włóczki. Tu jest jak 100% i ma w motku 100-gramowym 300 metrów. Tak wygląda moteczek, taki precelek. Taki kolorowy, beżowy. Kolorystyka też jest różna. Ta włóczka, powiem tak, jest delikatna, ale nie za bardzo. Ona jest w stosunku do kaszmiru oczywiście jest nie na tyle delikatna, ale czuć, że jest naturalna, że jest ciepła i mi się wydaje, że nada się na jesienne jakieś dzianiny, na zimowe nawet, bo jak jest bardzo ciepłym włóknem. Tutaj z tych 300 metrów, co ja tu mam w tym pricelku, ja bym mogła wycierkać na przykład chustę. Z jednego motka? No z jednego motka, taką nie za wielką, albo na grubszych drutach to byłaby taka w miarę. No tak jak ja lubię, bo ja nie lubię za dużych chust, ja robię swoim ulubionym sposobem, to mogłabym użyć ten jeden motek, albo coś do tego motka jeszcze dobrać, nie wiem, jakiś moherek, może jakieś resztki z włóczek, co ja mam w domu. I no, według mnie byłaby z tego chusta, z jednego motka. No dwa motki to już... Zauważyłyśmy, że na przykład ten kolor jest bardziej delikatny w stosunku do reszty, prawda? No i on wygląda, ta niteczka niby grubsza, nie wiem. Może to jest kwestia rozpuszczenia się, nabrania tego powietrza. No może. Może tak nawet wygląda, pokażmy. No, jeden do drugiego nawet tak widać. Gruby śniadki. No, według mnie jest ciekawy produkt, warty spróbowania. No na pewno, a ja mam tutaj włóczkę drugą, która się nazywa Kajak. To jest w 50 gramach 400 metrów, 28% jaka, 14% kaszmiru i 58% merynos. No więc są to wełny ciepłe, delikatne, ale dużo cieńsza włóczka sama w sobie, no tak nie widać, niż ten jak który miałaś przed chwilą. Tak, bo to jest 100 gramów. Tak, 50 tu jest 400, tak, to jest 400 metrów. Z 400 metrów już chusta powstanie, taka średniej wielkości. Ale na cienkich drutach. No tak, tak, no niestety na cienkich drutach, ale ja jestem zwolennikiem przerabiania na cienkich drutach cienkich włóczek. Ja też tak lubię. Więc mnie się wydaje, że nawet z dwóch motków mógłby powstać taki sweterek. 800 metrów, taki SK, zależy... Tak, rękaw 7/8 albo 3/4. Tak, w zależności od tego, czy prosty, czy szerszy, ale to już z dwóch motków powstanie sweterek. No na pewno nadaje się na szaliki, na chusty. No delikatne sweterki. Tak, no jeśli... No bluzeczki. Też. No można włączyć też, myślę, że z innymi włóczkami, na przykład Pepin Merino, jak najbardziej. No tak, bo tutaj jest dużo merynosa. Więc tutaj jest też tylko kilka przedstawicieli. Kolorystyka będzie na stanie naszego sklepu dużo większa, bo już włóczka leży na płaczce. No ale czeka jeszcze na zdjęcia. Tak. I ułożenie na stan. No tak. Następny przedstawiciel tutaj u mnie to jest włóczka Kashmir Lace. Tutaj jest 55-gramowy motek, który ma w sobie 410 metrów. Porównywalna grubość, tak jak w poprzedniej włóczce była, którą na to miałam. I to włóczka bardzo delikatna. Tak, to czuć. No, to jest 100% kaszmir. Ale czuje się tą delikatność. Czuje się ta delikatność, ten delikatny, taki malutki włosek.
który powstaje w kaszmirze. On podczas prania jeszcze pewnie rozpuszy się, tak. Jeszcze będzie. Słuchajcie, to jest po prostu. No, luksus. Tak, to jest tak luksus. Jak mówiłam. To jest luksus. To jest luksus. I też nadaje się mi się na szaliki, na chusty. To jest ta podobna długość. 400-450. Tak, tak, tak. Podobna taka grubość tej włóczki. Też można łączyć, mi się wydaje, z pepinem. Ja wszystko lubię łączyć z pepinem, bo on troszeczkę pogrubi i dzianina już nie będzie na tyle cienka, ale jednak też nie będzie traciła swojej delikatności, bo merynos też jest delikatnym włóknem. Tak, nie straci. Tak, tutaj mam takie kolory. Kolorystyka jest ładne. Te kolory ładne. Żywe, należy zauważyć, żywe. Że... Jeden tak. Z tych kolorów, tutaj ja widzę melanżowy. Ten wrzos, on jest melanżowy. Nie wiem, czy kamera to pokaże, ale to jest taki kolorek melanżowy. Mhm. Też bardzo ładny. A kolejną włóczką, która do nas przyjechała, to jest Silky Kaszmir. Ona już była u nas, jest na stanie. Tylko w kolorowej... Nie w tych kolorach. Dojechały nowe kolory. No, to też, kolory są naturalne tutaj, ale są też takie bardzo intensywnie żywe. Takie intensywne. Zobaczcie, ta czerwień. No, turkus. Turkus. Mój ulubiony. Mój ulubiony! Róż, no prawie róż. Też lubię takie kolory. Różowo-brzusowe. Tak, delikatnie. W składzie 55% jedwab, 45% kaszmir. Słuchajcie, skład mówi sam za siebie, co tu dużo dodawać. Delikatny. Czuje się ten jedwab tutaj. Tak, tak. I to już bardziej takie nie na chłodne, nie na taką chłodną pogodę, tylko na przejściową, bo to jest jedwab. Będzie lejące dzianinę. Ale jeszcze co żeśmy też zauważyły, że w większości tutaj jest gramatura 55 gramów. Nie 50, tylko 55 podana. Tu jest 55 gramów i 365 metrów. Czyli też na chusty. Na niewielką chustę. No. Tak. No, no dwa moteczki, no też tak. Na bluzeczkę z krótkim rękawem, na eskę. No ja liczę. Ja liczę na eskę, bo mam eskę. Bo mam... Ja muszę już, M-kę. Już wiem, ile mniej więcej mi pójdzie na to włóczki, na jaki wyrób. To byłoby 700. Dla mnie to byłby krótki rękaw. Krótki rękaw, tak. Krótki rękaw by mi też wystarczył. Czyli M-ka musiałaby mieć na długi rękaw, no bo jeżeli to jest... Ale z drugiej strony... Na szal dwa motki. Na szal dwa motki, ale no tak, bo to byłoby wtedy 700. Tak, i to spokojnie. Tak, spokojnie. Jeszcze jakiś ażurowy szal, no to... To w ogóle będzie, to będzie duży, to będzie tam jakieś 70 cm na 1,50 m mniej więcej. Ale do czego zmierzam? Do tego, że to jest bardzo delikatne, bardzo cienkie i nadaje się na takie właśnie... I lejące. Lejące, że ja tu pomyślałam o lecie, o takim ciepłym lecie, gdzie w zasadzie wieczory są chłodniejsze i bluzeczka z krótkim rękawkiem. Jak najbardziej. Mhm. Jak najbardziej. Tak. Super włókno, słuchajcie. Wow! Nie wiem, czy pokazać. Zachwycamy się cały czas, czas się zachwycamy. Tak, 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 tak. No i jeszcze mam tutaj kaszmir... DK tak zwany. To jest grubszy kaszmir, 182 metry w 55 gramach. Tak wygląda. Bardzo, bardzo delikatny, na tyle miły, że po prostu chce się go przytulać. No, i... jakby jedwab taki, czuć tutaj taki, nie? Taki, nie, nie. Taką delikatność. Nie, jest delikatny, no. Ale nie jedwabisty, a taki kaszmirowy. Kaszmirowa ja delikatność. Ja tu odczuwam taką właśnie śliską jakąś. No super, super, słuchajcie. Tutaj tego precelka by na co wystarczyło? Na czapkę na pewno by wystarczyło. No tak. Albo nawet w podwójną nitkę, gdyby wziąć, to byłaby grubsza czapka. I mitenki. I mitenki, tak. No, ta włóczka jest bardzo fajna. Ale kolorystyka tutaj taka naturalna bardzo. Naturalna, chociaż bardzo też są takie kolorki. Mhm. Jaskrawszy. Niebieski, słuchajcie. No, turkus taki. Musztarda. Tak. To, co tutaj mam, takie przedstawicieli. Tak. No cóż można jeszcze powiedzieć? Kaszmir. Nie mówi sam ze siebie. Tak. No i na koniec pokażemy Wam alpakę tweed. 10% alpaki, 72 merynosa i 18 poliamid. No cóż. Chyba najmniej delikatna z tych wszystkich włóczek, które tutaj pokazujemy, ale
Lecytotwidowa włóczka, ona zawsze jest troszkę bardziej szorstka, nie wiem nawet jak to powiedzieć. Ale tutaj ten dodatek poliamidu sprawia, że po prostu jest bardziej trwała. Mniej się mechaci, mniej się zużywa, jest po prostu dłużej jak nowa. No tweed, nie wszyscy lubią tweed, to naprawdę trzeba lubić. Wiem, że nasza Patrycja uwielbia tweed. No, ten tweedy mają swój urok. Mają, też. Oczywiście, że tak. I są ponadczasowe tak naprawdę. Skład tego to jest 10% alpaki, 72 merynosa i 18 poliamid. Ile to jest? 50 gram, 150 metrów. Czyli 150 metrów na czapkę, jak najbardziej. No, czapkowa grubość taka. Tak. Rękawiczki. Na szali trzeba by było na chustę 3 motki. No, 3 motki by było. Na chustę. Na szalik trochę więcej. Bo szaliki zawsze. Szalik, nam się wydaje, że szalik to takie coś, co ma mało włóczki. No nie. Szalik musi być długi. Tak. Stosunkowo długi, więc i na niego wcale tak mało. Szeroki. Tak, wcale tak mało. No, od 600 metrów według mnie. Tak. Szalik to tak trzeba 600 metrów to. Co najmniej. Tak. No cóż, tutaj kolorystykę też wybraną tylko mamy. Też jest żywa. Intensywne są te kolory. No są naturalne też, szare, beżowe. Tak, tak. Nie pokazujemy pełnej, bo po prostu nie byłoby tu takiej możliwości. Słuchajcie, to było spod lady. Nasze odczucia o włóczkach. Tak, tak, to po prostu wszystko jest w dotyku jedwabiste, kaszmirowe. Chyba powinniśmy użyć. Delikatne. Powinno powstać takie nowe określenie. Kaszmirowy dotyk. Właśnie. Tak, za sprawą właśnie tego kaszmiru. Tak, on jest bardzo, bardzo delikatny. Oj, burza idzie. Nie. Ja się boję. Kończymy. Żegnamy się. Wszystkiego dobrego i do następnego razu. Dziękujemy za uwagę. Ja się przestraszyłam.